Wydaje mi się, że raczej powinienem mówić o tym, jaki to był pierwszy rok. No, firma wtedy była, mając na wadze obecną strukturę, stan osobowy, bardzo skromna przedsięwzięciem gospodarczym. Dosłownie jedna, dwie osoby. W pokojach mieliśmy piece kaflowe opalanym węglem, więc pracownicy rozpoczynali dzień pracy od rozpalenia w piecu. Firma bardzo nam urosła. Bardzo nam się rozwinęła w początkowych latach mojej współpracy. Dopiero oddziały się umacniały, rozwijały, powstawały. Rozwijamy też nowe obszary, stąd zarządzanie bezpieczeństwem, coraz intensywniej rozwijany temat konserwacji sprzętu PPOSZ. Oczywiście siła tkwi w ludziach, w pracownikach, którzy tworzą tę firmę, w inspektorach, którzy też nam przysparzają, że tak powiem, sukcesów w tym kierunku, a także w dyrektorach, kierownikach, prezesie, że tak tę kolejność tak zrobiłam na koniec. Także myślę, że przede wszystkim ludzie. Szkolenia po prostu są potrzebne, ludzie chcą się rozwijać. Chcą wiedzieć więcej, chcą mieć lepszą pracę, chcą by bezpiecznie pracować, wiedzieć, chcą być świadomi przede wszystkim. Po pierwsze to jest na pewno jest prezes, dyrekcja i pani Ela Zadrożna, która napędza to wszystko i pilnuje. Prowadzę dział handlowy i przede wszystkim sprzedaję nadzór BHP, bo to jest kluczowa nasza usługa. Ja to zawsze mówię, że to jest taka główna gałąź naszej działalności. Tak, to nadzór BHP jest mi najbliższy, praca z inspektorami. Nie wiem, może będziemy na przykład audytować roboty z tego, czy poruszają się, albo pracują bezpiecznie, albo jeszcze robić jakieś inne rzeczy związane na przykład z dronami, czy one też mogą swoim istnieniem powodować jakieś zagrożenie. Myślę, że zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, zagrożenia związane z działaniami terrorystycznymi, ochrona fizyczna obiektów, pracowników. Firma działająca już nie tylko w Polsce i w dużo większej skali. Więc ludzie, BHP, nadzór, doradztwo. Jest to firma, która dba o swoich pracowników. Czuje się tu pracownik bezpiecznie. To jesteśmy firmą szkoleniową, największą, jedną z największych w Polsce, posiadających najwięcej oddziałów. I chyba to samo przez się mówi. To, że jest najlepsza, godna polecenia i że tylko ją warto wybrać, no bo jest najlepsza, w szkoleniach jest najlepsza, ja bym powiedziała. Najlepsza firma BHP w naszym kraju z dobrą perspektywą na rozwój. No powiedziałbym, że SEKA to solidna firma, która zapewnia bezpieczeństwo i wygodę we współpracy. Ogólnopolski lider w zakresie nadzoru nad warunkami pracy. Jeżeli dla kogoś pojęcie nadzoru nad warunkami pracy może być nie do końca jasny, to taka największa w Polsce firma zajmująca się BHP. Współczesny biznes rodzi setki pytań. Jak zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy? Jak stosować prawo pracy? Czy e-learning BHP jest skuteczny? Gdzie odbyć kursy zawodowe? Wszystkie odpowiedzi znajdziesz w jednym miejscu. www.seka.pl. Seka. Zadbaj o swoje kwalifikacje. www.seka.pl. Seka. Ludzie, praca, kwalifikacje.